Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości. którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Dziś mam dla Was zagadkę. Co łączy znajdujące się ostatnio na ustach wszystkich trzy pozornie niezwiązane ze sobą osoby. Odwołaną z funkcji dyrektorki teatru dramatycznego reżyserkę Monika Strzępkę, która chciała zostać liderką feministycznej rewolucji w tej instytucji kultury. Ale miała, jak czytam w sieci, tak upoić się władzą, że zapomniała o feminizmie, o rewolucji, a także o siostrzeństwie i prawach pracowniczych. Marcina Kąckiego, który złe traktowanie kobiet uczynił tłem swojej opublikowanej na łamach wyborczej, już stamtąd skasowanej, hagiografii. I influencerkę mamy ginekolog, która gloryfikuje kulturę zapierdolu, chwaląc się ultradrogą torebką. Gdybym miała sugerować się tym, co głosi internetowy medialny komentariat, powiedziałabym, że łączy ich narcyzm, ale nie chcę być złośliwa i użyję innego sformułowania: skrajny indywidualizm. Skrajny indywidualizm nie wydaje mi się jednak cechą osobniczą powstającą w próżni. Taką, którą się wybiera albo taką, która jest przekleństwem wybierającym nas. Powiedziałabym raczej, że to postawa pożądana kształtowana i premiowana systemowo i taka, która ma utrzymać patriarchalno- kapitalistyczno-neoliberalne status quo. Ale domyślam się, że słowo system możecie odczytać jak hasło wytrych, które zdejmuje z jednostek odpowiedzialność za niefajne zachowania czy nadużycia. Nie zrozumcie mnie jednak źle. Nie usprawiedliwiam ani Strzępki, ani Kąckiego, ani mamy ginekolog. Nie chcę mi się jednak uczestniczyć w ich publicznym grillowaniu, a przynajmniej już mi się nie chce tego robić, na które zresztą sobie zasłużyli. Wydaje mi się jednak, że gdyby nie żyli w epoce, którą nazywam indywidualocenem, możliwe, że dziś byśmy o nich nie rozmawiali. Indywidualocenem nazywam erę głośnego. Niezdolnego do tworzenia połączeń i niezdolnego do dostrzegania czegoś więcej niż własna perspektywa ja. Jest to ja, które w dodatku zakochało się w narracji na własny temat i często nie dopuszcza innych głosów, bądź zajmuje tak dużo przestrzeni, że po prostu na te inne głosy miejsca nie starcza. Zdaję sobie też sprawę, że w kraju, w którym Nasze osobiste granice przekracza się na bardzo wiele sposobów. Strzeże się bardzo podziału na prywatne i polityczne, byleby nie pokazywać siebie w tej publicznej prze przestrzeni i nie zajmować uwagi e, chociażby polityki e, kwestiami, które powinniśmy załatwić w domu. E, w kraju, w którym presja dopasowywania się do tak zwanej społecznej normy jest bardzo duża, a wyjątkowość Spiętnowana, ta rozmowa o trudnych kontekstach czy też negatywnych kontekstach indywidualizmu może wydawać się nieco ryzykowna. A można nawet powiedzieć, że zupełnie niesprawiedliwa. No i właśnie, znajdujemy się przecież w takim momencie dziejowym i, jak już wspomniałam, w takiej szerokości geograficznej, w których to właśnie. Jednostkowe historie są bardzo potrzebne, gdzie jednostkowe przypadki, doświadczenia i akty odwagi potrafią zmieniać rzeczywistość. Dopiero one są tymi kroplami, które drążą skałę, ale drążą ją na tyle, że potrafią dokonać ogromnych przełomów. I oczywiście nie ma co z tym dyskutować, ale zastanawiam się, czy przypadkiem jednostki prędzej czy później i tak nie muszą porwać tłumów i zacząć z tymi tłumami współpracować? I czy w ogóle bez tłumów, bez szerokiej współpracy byłyby w stanie przeprowadzić owe wielkie zmiany? No i wreszcie, czy największych przełomów jako ludzkość i społeczeństwa nie dokonywaliśmy przypadkiem wtedy, gdy współpracowałyśmy w ramach szerokich koalicji? i tak dalej, różnych, różnych sojuszy. Myślę, że przykładem takiej szerokiej koalicji może być oczywiście feminizm intersekcjonalny i opowiadam o nim dużo więcej z, w odcinku z udziałem przedstawicielek Funduszu Feministycznego. Bardzo wam polecam. Ale też przypomina mi się historia Irlandii, która walcząc o związki partnerskie i prawo do aborcji, tego właśnie dokonała to znaczy zawiązała, zawiązała bardzo szeroki sojusz, w którym Walka o równość o prawa człowieka odbywała się nie tylko w obrębie środowisk feministycznych czy queerowych, ale bardzo, bardzo szeroko szła i rzeczywiście udało się, oczywiście przy odpowiednich warunkach historycznych uchwalić związki partnerskie, jak i prawo do aborcji. Jednocześnie tak sobie myślę, sięgając pamięcią Parę miesięcy wstecz, gdy w Polsce trwała dyskusja o tym, czy na przykład jedna lista opozycji jest zdolna pokonać PiS. Wtedy patrzyłam bardzo niechętnie na bratanie się na przykład lewicy z Koalicją Obywatelską. Obawiałam się tego, że mm, lewica i tak nie ma lekko w tym kraju i że w ten sposób y, idąc razem do wyborów na jednej liście z Tuskiem i tak dalej, y, Zostanie w jakiś tam sposób wymazana odrębność, czy też tożsamość lewicy z tej sceny politycznej, która i tak jest bardzo prawicowa. No ale właśnie, jak z jednej strony zbudować połączenia, sprzeciwić się skrajnemu indywidualizmowi i egoizmowi, a z drugiej nie popaść w taki skrajny altruizm, który wymazuje naszą tożsamość i też rodzi, prędzej czy później, frustrację, że Moja perspektywa tak naprawdę się nie liczy, bo ciągle muszę coś poświęcać dla innych. I o co właściwie chodzi w tej Solidarności, haśle, które lubimy powtarzać. Myślę sobie o tym też w kontekście obrazka, który widziałam niedawno na Instagramie organizacji Greenpeace. Widać na nim trzy osoby. Miliardera z górą ciasteczek i dwie wyraźnie gorzej sytuowane od niego osoby, prawdopodobnie jego pracownicy, które na ten wielki ciasteczkowy kapitał pracują. Jedna z tych osób jest czarna i nie ma żadnych ciasteczek, druga biała i ma tylko jedno. No i ten bogacz wskazując o czarną osobę, mówi drugiej, białej, by pilnowała swoje ciasteczka, bo uwaga obcy może mu je zabrać. No i domyślam się, że w kraju, w którym straszy się uchodźcami, że zabiorą nam socjal i pracę, brzmi to bardzo znajomo. Pomyślałam sobie jednak, że w miejsce obcego możemy właściwie wstawić każdego, kto jest inny. Kto reprezentuje grupę nieuprzywilejowaną i jakąś mniejszość, kogoś, kto ma gorzej ode mnie, a jednak jest też ofiarą jakiejś um, najprawdopodobniej dzielonej ze mną opresji. Czy to oznacza jednak, że mamy licytować się na krzywdy, na to, czyja racja jest mojsza, stawać naprzeciwko siebie w sytuacji, kiedy wroga mamy tak naprawdę tego samego? No i czy pochylenie się nad problemem tego bardziej wyzyskiwanego czy wyzyskiwanej wymazuje jakoś moje cierpienie? No i właśnie, gdzie kieruję swoją frustrację, lęk przed utratą własnego, nawet mikroskopijnego przywileju w źródło tego lęku, czy w tych, którzy w społecznej hierarchii znajdują się niżej? Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są łatwe pytania, nie da się na nie znaleźć też łatwo odpowiedzi, ale też nie chcę, żebyście myślały, że mówię do was z moralnie wyższościowej pozycji, kłując sumienie i mówiąc: "Ej, nie myślcie tylko o sobie, skoro inni mają gorzej". Z drugiej strony jednak bardzo często słyszę, a zwłaszcza w ostatnim czasie, to może być zupełny przypadek, ale tak się akurat złożyło, że słyszę takie stwierdzenia jak no za dużo tego zajmowania się prawami kobiet, są ważniejsze sprawy, a w ogóle to socjal to rozdawnictwo, nie można też krytykować ludzi za to, że mają aspiracje jak mama ginekolog, że idee są ważniejsze od ludzi, że właśnie Marcin Koński może i źle traktował kobietę, ale przecież napisał wybitny tekst. No i jakby znowu mamy właśnie tę niezgodę na, na wielość perspektyw i na być może wymazywanie tych najważniejszych problemów. No, tak sobie myślę, że też to nasze społeczeństwo jest, mówiąc takie, E, takie stwierdzenia ym, no okazuje się bardzo dalekie od postaw empatycznych że radykalna troska czy radykalna empatia chyba nam nie grożą e, a przekonanie że trzeba być sfokusowanym na siebie dupkiem który ma gdzieś innych no chyba wciąż wygrywa no, Zastanawiam się nad tym, jak to jest. Czy właśnie ta figura gloryfikowana, wynoszona na szczyty w mainstreamowym przekazie, figura skrajnego indywidualizmu i chorobliwego wręcz skupienia na ego, taka, która nie znosi sprzeciwu, gdy nie jest centrum uwagi, i zamiast wskazywać w prawdziwego wroga, uderza w maluczkich, wreszcie się rozpada, czy jednak nie. I jak się jej przeciwstawić, nie tracąc jednocześnie z oczu własnych potrzeb. Tu znów nie daję Wam odpowiedzi, ale zachęcam do tego, żeby pokontemplować te sprawy w towarzystwie roślin i sztuki. Bo właśnie te refleksje przyszły też do mnie, kiedy odwiedziłam wystawę w warszawskim lokalu 30. To wystawa artystki wizualnej Liliany Zeid, która nosi tytuł Włóżmy w ziemię wilgotne ziarenko lnu. I też przypomniałam sobie słowa Liliany z przed trzech lat, kiedy udzielała mi wywiadu, kiedy powiedziała mi, że właśnie dobrym tropem w myśleniu o tych wszystkich bardzo trudnych sprawach jest właśnie i mimo wszystko radykalna wrażliwość. A co to jest radykalna wrażliwość? No tutaj się posłużę cytatem z Liliany. Radykalna wrażliwość i jej pochodne były od zawsze obecne w ruchach feministycznych i queerowych, ale w każdej nowej rzeczywistości społeczno-politycznej Pojawia się potrzeba ich łączenia, dowartościowywania i przedefiniowywania. Przebiega to zwykle na kilku poziomach czyli personalnym, grupowym i najtrudniej osiąganym ogólnospołecznym a także stanowi szansę na wyjście poza zbiorowości, z którymi najłatwiej nam się identyfikować albo dzielić doświadczenia dyskryminacyjne. Może mieć więc rys rewolucyjny. Myślę sobie więc, że, że warto tutaj pochylić się nad tym hasłem, zobaczyć czy ono jest cały czas. Aktualne, ale myślę, że nie byłoby to możliwe właśnie, gdyby nie zajrzeć do tych wspólnot najmniej uprzywilejowanych, ale także do świata pozaludzkiego, który Liliana Zeitz bada. I właśnie w wystawie, o której wspomniałam, e, widać to szczególnie. E, a żeby Was jeszcze bardziej zachęcić i wprowadzić w jej nastrój, e, przeczytam fragment tekstu kuratorskiego autorstwa Joanny Sokołowskiej. Włóżmy w ziemię wilgotne ziarenko lnu to wystawa o kiełkowaniu wspólnoty queerowych osób i roślin, jest także opowieścią o rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości wobec zmian warunków życia na Ziemi. W narracji Liliany Zejdź. Wspólny obszar queerowego i roślinnego świata objawia się w szerokim spektrum reprezentacji marginesu i nienormatywności: dziwaczek, mniejszości, wyrzutków, chwastów, przyrodniczych osobliwości i choroby. Na marginesie rozkwitają nowe, międzygatunkowe formy życia i nieoswojone piękno. Wybrzmiewają Niekanoniczne głosy, które w reakcji na stres klimatyczny zakorzeniają poznanie w czujących ciałach. Tu koniec cytatu. No i właśnie, co to tak naprawdę oznacza? Czego możemy się uczyć od tych roślinnych marginesów? Jak bogactwo tego życia y, może nas zainspirować do tworzenia wspólnot ludzkich? No i czy to może być jakieś remedium na y, marazm antropocenu y, czy indywidualocenu? O to wszystko zapytam Lilianę za chwilę, bo jest gościnią dzisiejszego odcinka. Cześć Liliana, miło Cię gościć w nowym odcinku podcastu. Cześć. To zacznę sobie od poprzedniego odcinka z Martą Niedźwiecką, która goszcząc tutaj w studiu powiedziała mi, że jednym z największych kryzysów współczesności, tym, który napędza kryzys klimatyczny, ekologiczny i związany jest z niemalejącymi, tak jakbyśmy tego chciały, oczywiście nierównościami społecznymi, jest rozpad wspólnot i. Kiedy myślę o tworzeniu sztuki, to jednak myślę o procesie, który raczej kojarzy się z samotnością, z Jakimś takim procesowaniem wszystkiego, czego doświadczasz po swojemu, gdzieś być może w zaciszu własnej pracowni. I, i, I tak bym to kojarzyła, i sądzę, że wiele osób, które nas słucha, też może mieć podobne wrażenie, choć, choć nie musi, ale w Twoich praktykach artystycznych właśnie wspólnotowość wydaje mi się bardzo kluczowa i ją podkreślasz. Być może najważniejsza tego się być może dowiemy za chwilę. No, i też taka, która ta praktyka twórcza, też wykracza poza wspólnoty ludzkie, wychodząc do różnych innych światów. Zastanawiam się, czy właśnie tam, w tym świecie poza ludzkim, można znaleźć odpowiedzi na te pytania, które nas teraz frustrują, które towarzyszą temu odcinkowi? Jak na nowo realizować i definiować współbycie? Dziękuję za to. Bardzo szerokie pytanie. Jest wiele elementów, które są dla mnie bardzo, bardzo istotne w tym, o czym powiedziałaś. Myślę, że ten kontekst, od którego zaczęłyśmy, czyli ten kontekst pra praktyki artystycznej jako praktyki, która jest nastawiona bardzo na indywidualizm, ale także właśnie na przetwarzanie tego wszystkiego, co się dzieje w rzeczywistości w pojedynkę, w zaciszu, właśnie pracowni, to jest coś, z czym bardzo cały czas próbuję sobie radzić i wychodząc od tego zastanawiać się, jak właśnie przejść to, jakby jak nam patriarchat tak naprawdę zafundował wizję sztuki, bo to jest zawsze coś, z czego... Zaczynamy robić i gdzieś mając tą wizję tych samotnych osób artystycznych siedzących w własnych pracowniach, ta wizja z jednej strony jest bardzo prawdziwa, bo ona właśnie jakby odwołuje się do tego, jak ten artysta, geniusz ma przetwarzać rzeczy i wytwarzać te oryginalne idee cały czas w swojej głowie i bardzo cały czas z takim naciskiem ogromnym, żeby te rzeczy były absolutnie autorskie. A absolutna autorskość powoduje, że nie, nie powinna dziać się we wspólnocie, nie powinna się dziać w grupie, nie powinna się dziać w kolektywnym myśleniu. Ja zawsze i coraz bardziej mam w ogóle jakąś trudność z myśleniem o autorskości pomysłów albo tego, że one się dzieją w naszej głowie. Dla mnie raczej jest jakąś niesamowicie ważną rzeczą, że te, że te myśli, które gdzieś są dla mnie ważne, stają się taką naszą, jakąś feministyczno queerową. Agorą do myślenia, do zastanawiania się, do przetwarzania i raczej to, że jestem jakąś częścią tej właśnie wspólnoty, która próbuje sobie na nowo definiować rzeczywistość albo też wytwarzać tą rzeczywistość poprzez ideę, ale też nie tylko ideę, ale praktyki oczywiście, raczej jest moim takim sposobem na twórczość, którą chciałabym uprawiać. Chociaż oczywiście ta twórczość nie istnieje w pustce, jakby ja muszę funkcjonować, funkcjonuję w rzeczywistości, więc to, co mi daje możliwość wypowiadania się, albo to, co mi daje możliwość na przykład tworzenia takich tymczasowych sytuacji wspólnotowych, jest indywidualne dzia działanie artystyczne, więc jakoś cały czas zdaję sobie sprawę, że jakby ta wizja robienia wspólnoty poprzez sztukę jest zawsze trochę e, e, nierealna, albo trochę jakby jest takim ciągłym, e, ciągłą porażką. Więc jest to dla mnie też jakieś coś, coś takie ciągłe nieudawanie się tego te, te tworzenia wspólnoty, kiedy mówimy o tej wspólnocie trochę wyobrażonej albo wizjach tej rzeczywistości, albo ideach jest, no tak, jest cały czas... Jakoś coraz bardziej też polubiłam to słowo, taką ciągłą porażką, ciągłym próbowaniem, ale też właśnie z takim myśleniem o tym, że ciągle musimy próbować bo, nie, bo, bo mamy tak trudne warunki, żeby, to, żeby dojść do jakichś pozytywnych rezultatów, że to muszą być ciągłe, 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 ciągłe próby. I na pewno gdzieś to w tej mojej twórczości też te właśnie to, co nie wychodzi, też, jest, też się wydarza. I teraz mówimy konkretnie o, o tej wystawie Włóżmy w ziemię wilgotne ziarenko lnu", gdzie taką moją wizją, może złe słowo, ale takim moim pytaniem badawczym, które sobie postawiła, myśląc w ogóle o jakiejś wystawie czy jakimś projekcie, było takie pytanie, w jaki sposób albo czego możemy się uczyć o życiu w nienormatywny sposób w normatywnym społeczeństwie od roślin. Jest to dość abstrakcyjne pytanie, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakoś bardzo mi budowało poten różne potencjalności tego, co możemy tym pytaniem dla siebie wziąć. I na pewno bardzo w tym zdaniu, które jest tytułem wystawy, to to, że wkładamy coś razem, że wykonujemy jakieś wspólne działanie, ale że to jest działanie też tak naprawdę nie jest związane z jakąś taką produktywnością e, siania monokultury, tych różnicach pomiędzy właśnie zbieractwem, monokulturą, takim bardzo utopijnym działaniem, które jest działaniem jednostkowym, tą taką delikatnością tego je, ma, malutkiego ziarenkalnu, które e, jest takim mikrym działaniem, tak jest bardzo mikrym działaniem, ale jednocześnie bardzo ratucznym działaniem, bo może być sięganiem do mokrej ziemi. Będzie też bardzo sensualnym byciem w kontekście bardzo konkretnej przestrzeni. To wszystko tam się gdzieś dzieje. Więc ale tak myślę, żeby jeszcze troszeczkę uporządkować może tą sytuację tak od ogółu do szczegółu, to w tym projekcie, który robię, postanowiłam bardzo skupić się na dwóch takich ścieżkach i sposobach działania. Jedną z tych ścieżek jest właśnie działanie, które stwierdziłam, że będzie się będzie absolutnie nie, nie wytwarzało żadnych obiektów artystycznych, ale będzie właśnie próbą stworzenia możliwości spotykania się ze sobą, takich właśnie różnych sposobów na to, jak możemy ze sobą rozmawiać na ten temat, który Ci powiedziałam o tych różnych sposobach funkcjonowania w nienormatywny sposób w kontekście ekosystemu, który nas, o nas otacza. I robiłam to jako taki projekt badawczy, projekt rezydencyjny razem z taką instytucją Dom Utopii w Krakowie taką dość nową instytucją krakowską. Podczas miesięcy, kiedy, które tam spędziłam w zeszłym roku, razem z osobami, które zapraszałam do współtworzenia takich różnych formatów spotkań, postanowiłam na różne sposoby badać odpowiedź na te pytanie z osobami, które na te spotkania przyjdą, ale również z osobami, który, które będą ze mną te spotkania współtworzyć. Na przykład zaprosiłam tam Filipa Kijowskiego, który jest choreografem i tancerzem, który jakby mógł do tych spotkań dać coś, czego ja absolutnie nie Umiem robić, czyli jakby to, tą pracę z przestrzeni somatyki, ciała. Ja umiem opowiadać obowieści, umiem proponować różne sposoby rozmowy, ale to ciało też jest mi cały czas bardzo dalekie, więc też próbowałam proponować rzeczy, które sprawiają, że nie będą tylko ograniczone do mojej bardzo konkretnej przestrzeni wiedzy, ale będą to jakoś rozszerzać. To jest taka jedna część. Możemy do tego jeszcze oczywiście wrócić, z przyjemnością to, do tego wrócę. A drugą część tego projektu jest właśnie ta przestrzeń. Już takiej indywidualnej, rzemieślniczej praktyki, która też jest dla mnie cholernie ważna, tak naprawdę, bo ja jestem osobą, która potrzebuje być też sama. Jakby oprócz tego, że mówimy cały czas o wspólnocie i utopiach wspólnoty, to moje y, bardzo wiesz. Y, Indywidualne cechy osobnicze sprawiają, że ja potrzebuję sobie przetwarzać to, co się dzieje w, w grupie, rozmowie, potem sobie przetwarzać to we własnej głowie. I dlatego um, jakoś coraz bardziej uznaję, że takie rzemieślnicze sposoby pracy, takie, takie, taka praca, która jest pracą wynikającą z pracy rąk, jest dla mnie sposobem na to, który jest świetny. Więc zaczęłam w tej indywidualnej mojej praktyce artystycznej stosować powrót do rzemieślniczych sposobów pracy. W tym wypadku jest to intarsja, czyli praca z drewnem. Moją drugą częścią tych praktyk artystycznych jest przetwarzanie tej całej energii, która działa się podczas tych spotkań, wymian, rozmów z osobami, z którymi pracowałam i z którymi robiłam te różne wydarzenia. Przetwarzanie w obrazy, obiekty artystyczne, które są teraz też częścią wystawy w lokalu 30. I bardzo byłam ciekawa, co się wydarzy, kiedy te dwa, te dwa elementy będą razem pokazane, chociaż absolutnie zdaję sobie sprawę, że strasznie trudno pokazać w przestrzeni wystawy dokumentację wydarzeń i to jest zawsze tylko jakaś taka, jakiś taki kawałeczek czegoś, nie? Więc ciekawa jestem, wiem, że byłaś na wystawie, ciekawa jestem twoich wrażeń. To na pewno też były to wrażenia nie tylko wizualne, bo to jest chyba to, jak sobie myślę o sztuce, że w pierwszej kolejności oczekujemy ich, jeżeli to nie jest na przykład performance. I było dużo wrażeń sensualnych, takich związanych z węchem chociażby, bo rzeczywiście można było poczuć po prostu rośliny, ich zapach i go doświadczyć. To jest też, mi się wydaje, bardzo ważnym elementem. Ale też to współbycie, które jest chyba bardzo ważne, kiedy spotykasz osoby w tych miejscach, zaczynają się rozmowy związane na przykład z doświadczaniem seksualności, ale też właśnie obcowania w przyrodzie. Rodzie, więc wydaje mi się, że jakiś cel tutaj został osiągnięty, a oprócz czego też była możliwość zapoznania się właśnie z no, tą dokumentacją z praktyk, które odbywała się. Oczywiście temu trzeba poświęcić trochę więcej miejsca i czytania, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jest duże pole do eksploracji, tak naprawdę można cały czas do tego wracać, i to jest też cenne moim zdaniem, że. Wiele tych tekstów, które powstaje, można znaleźć na Twojej stronie i też sobie do tego wrócić już poza samą galerią. Więc, więc to na pewno. Ale ja sobie tak myślę, zaczynając trochę po kolei, bo bardzo dużo myśli mi tutaj poruszyłaś ze swoją wypowiedzią. Pamiętam, jak byłam w Berlinie w Muzeum Kultury Świata. To jest jakby miejsce, które. Pokazuje tą poza kolonialną, postkolonialną rzeczywistość, pokazuje pracę artystek i artystów, które na przykład nie są białymi osobami, czyli rozszerza te narracje, reprezentacje. I jednym z zabiegów, które wydaje mi się dość ciekawy, było to, żeby pokazać pracę artystów bez podpisywania, czyja to praca. Tak, aby doświadczać po prostu samych dzieł, a szczegółowych informacji dowiadywać się podczas oprowadzania kuratorskiego, które było bardzo szeroko dostępne. To znaczy prawie codziennie była możliwość przespacerowania się i posłuchania tej opowieści, albo przeczytania tekstu kuratorskiego, wydawanego zresztą w formie książki. I zaskoczyło mnie to, że rzeczywiście tych podpisów nie ma, i miałam wrażenie, że dzięki temu wystawa no była zbiorem prac, które korespondowały ze sobą jakoś, które było właśnie takim wspólnym wysiłkiem, choć być może wielu artystów i artystek wcale się ze sobą nie znało i że to był jakiś taki wspólny dialog i przestrzeń. Nie wiem, czy to, czy to jest jedna z metod, którą można stosować, choć na pewno jest inaczej, kiedy artystka jest jedna i pokazuje swoje prace. Tak jak jest w twoim przypadku, to, to, są, to są twoje prace i Zastanawiam się właśnie nad tą nienormatywnością, którą eksplorujesz i która ma nam pokazać, jak żyć lepiej w tym społeczeństwie. To wszystko, co powiedziałaś, sprowadza się do takiej. Ja bym powiedziała trochę buntu przeciwko propagandzie sukcesu, przeciwko temu intensywnemu przebodźcowaniu też, z którym trzeba się mierzyć albo sięgając po bodźce, jeżeli jesteśmy niedobodcowani właśnie na przykład w naturze, a wyciszać się sztuką i jednocześnie właśnie myśleć sobie o porażce jako tym pojęciu, którego nie można się bać. Czy ty też to interpretujesz trochę jako taki właśnie, czy to gdzieś jest jest u Ciebie sprzeciw? No wobec po prostu takiemu kapitalistycznemu, ultraproduktywnemu modelowi życia. Myślę, że bardzo. Wiesz, no to jest jakaś taka ciągła praktyka, nie? Jakby robię to gdzieś od 10 lat, 10 lat temu skończyłam studia, więc to jest cały czas jakieś zastanawianie się. Z jednej strony, jak właśnie nie, bardzo trudne zastanawianie się, jak nie produkować albo aż tak dużo, albo przynajmniej robić to w sposób zrównoważony, nie uznając, jakby myśląc trochę o różnych częściach mojej codzienności, jako o, o rzeczach, w których, w których chciałabym angażować też energię. Ja raczej, raczej to mi gdzieś jakoś najbardziej towarzyszy, bo um, bardzo mam w głowie, bardzo mam z rodziny, bardzo mam ze społeczeństwa, jakby bardzo skupienie na pracy jako sposobie potwierdzania własnej wartości po prostu. Więc raczej to odłączenie poczucia własnej wartości od tego, co z siebie wytwarzam, jest moim procesem oduczania się niż jakby tym coś, coś mam. Więc absolutnie nie powiem Ci, że tak nie mam i już jestem taka ogarnięta i super, bo tak nie jest. I to jakby bardzo mocno siedzi w głowie. W sensie bardzo mocno to siedzi w głowie, tym bardziej jakby w no tak, jakby w takiej w, w przestrzeni. Yy, no tak, jakby kultura, ta kultura też jest taką przestrzenią, że, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Nie? Ktoś jest widoczna, ktoś jest widoczny, a dużo osób nie jest. Więc jakby um, nie mam rozwiązania w głowie, ale uważam, że jest bardzo dużo sposobów, żeby zmiękczać tę sytuację. I um, na pewno wiesz, ostatnio w tym roku w Warszawie robiła to Ania Nowak na swojej wystawie, która miała być wystawą indywidualną i była wystawą grupową, gdzie zapraszała bardzo wiele osób i głosów. Ja na tej mojej teraz dużo mniejszej w skali, oczywiście, bo jakby w skali budżecie i tych wszystkich rzeczy, bo też jak mówimy o części o pieniądzach, to też w jakiś sposób robiłam. I ta moja wystawa indywidualna, bardzo dla mnie wa bardzo ważne było właśnie, żeby umieścić te wszystkie na nazwiska, które trawiły, że te wszystkie rzeczy doszły do skutku, więc tak naprawdę ona jest wynikiem zbiorowej pracy. nie? W sensie ona jest wynikiem zbiorowej pracy i bardzo jakoś jak najbardziej klarownie staram się podkreślić, że tak jest, że ona nigdy, że tak, się nie, że tak się po prostu nie dzieje. Na przykład też jakby tą trzecią częścią tej wystawy jest praca wideo, która jakby tak łączy raczej wszystko w całość i trochę może osadza nas bardzo w rzeczywistości z, z wyobrażania sobie tych queerowych wspólnot do tego, jak, w jakich realiach rzeczywistości te queerowe wspólnoty mogą powstawać, czyli w momencie... Tak ogromnych zmian, katastrofy klimatycznej w momencie ciągu katastrof, do których się musimy przyzwyczajać. To jest praca wideo, którą też zrobiłam w tym roku na festiwal Narracji, taki gdański festiwal. I to jest dla mnie na przykład, na przykład taki, ta praca nazywa się Ta, która patrzy w niebo, jest zapisem 300 lat zmian klimatycznych, które wydarzają się w naszej części Europy. Okazało się, kiedy robiłam ten research, że w na terenie Gdańska, czyli teraz Polski, mamy bardzo duży dostęp do obserwacji meteorologicznych. Jeden z najstarszych w Europie. Starsze są oczywiście w Londynie i Paryżu tylko. Dokładnie zaczęły się w 1722 roku, kiedy jeden taki pan uczony w Gdańsku, niemiecki oczywiście, zaczął codziennie prowadzić bardzo analityczne obserwacje meteorologiczne, które w tym momencie są przez ekipę osób w Instytucie Klimatologicznym. W Gdańsku zostały opracowane, indeksowane, i na ich podstawie można wyliczyć, w jaki sposób zmienia się klimat w naszej części Europy, w naszej części świata. I ta ekipa podzieliła się ze mną częścią swoich badań. Dokładnie jakby stwierdziliśmy, że użyje tylko temperatury, i tego, w jaki sposób ta temperatura była niezgodna z normą w ciągu ostatnich 300 lat. I te niezgodności z normą, czyli to, czy było zbyt ciepło lub zbyt zimno, przełożyłyśmy z Natalią Pancewicz, która jest trenerką głosu, na utwór dźwiękowy. Więc Natalia śpiewa to, czy jest zbyt ciepło, zbyt zimno przez ostatnich lat, i o to oczywiście bardzo sprawia, że to, ten koniec tak naprawdę naszego wieku, im bardziej się zbliżamy do momentu, w którym żyjemy, cały czas śpiewa, że jest zbyt ciepło, zbyt ciepło, zbyt ciepło, zbyt ciepło, i ten absolutnie nudny akt. Jakby obserwacji pogody, zmienia się w coś innego, zmienia się w coś, co jest jakby cały czas tym, tym nie wiem, no tak, tym bodźcem, jakby bodźcem, traumą, bodźcem, który jest zbyt mocny, który jakby nas otacza, w którym jesteśmy, musimy jakoś teraz żyć, nie? Bardzo wydaje mi się ważne połączenia tych wątków, bo one bardzo właśnie. Sprawiają, że przestajemy mówić o utopii, tylko zaczynamy mówić o tym, co jest tu i teraz, i jak to możemy robić w tym momencie naszej rzeczywistości, jakie jesteśmy. Jakby, no, jakby sama wiesz, nie mamy na co czekać, queery, kobiety i wszystkie inne dziwaki, i inne naszego społeczeństwa, jakby nie mamy na co czekać, nie będzie kiedyś lepiej, jakby teraz możemy sobie zmieniać rzeczywistość na różne maluteńkie sposoby. Um, I zapomniałam pytania. Popytałam o ten o ten bunt przeciwko y, trochę rzeczywistości tej kapitalistycznej, ale wydaje mi się, że poruszyłaś tak ważny wątek, którego nie mogę opuścić. Czyli właśnie ten, to działanie tu i teraz, i to, że nie ma leku czy recepty na katastrofę klimatyczną, na przezwyciężenie jej. I to chyba nie polega na tym, że ktoś przyjdzie i powie, aha, dobra, zróbmy teraz tak i tak, i wtedy będzie wszystko dobrze. Że to jest właśnie proces, też podkreślasz to słowo proces. I myślę sobie, a co możemy ściągnąć właśnie z tego świata, który obserwujemy, który też się intensywnie, nie zmienia i na podstawie tych zmian my możemy wiedzieć, że znajdujemy się w pewnym zagrożeniu, że planeta znajduje się w zagrożeniu. Ten świat roślin, co, co on może nam dać? Co też ma wspólnego właśnie z tymi dziwakami, o których wspomniałaś, kobietami, queerami i tak dalej? No bo też ta perspektywa jest bardzo ważna w, swojej, w Twojej sztuce i też warto, żebyśmy ją tutaj podkreśliły. I ciekawa jestem, czy mogłabyś też opowiedzieć o jakichś konkretnych gatunkach roślin, które zainspirowały Cię do Twojej pracy. Tak, oczywiście. Ja się konkretnie teraz odnoszę do roślin, tak zwanych roślin synantropijnych, czyli tych roślin, które nauczyły się żyć przy człowieku i rosną w tych wszystkich miejscach, którym im na to pozwalamy, bo one trochę wymykają się tym sposobom planowania rzeczywistości, planowania miast, ale też planowania, planowania krajobrazu, planowania, co ma być polem uprawnym, jakie części ziemi mają spełniać jakie funkcje. I pomiędzy granicami tych różnych rzeczy, tymi granicami, które powinny być granicą, człowiek lubi, żeby to było, żeby te granice były bardzo jasne, żeby było bardzo klarowne, co jest do, jaka roślina jest ozdobą, jaka roślina ma służyć do jedzenia, gdzie pozwalamy im rosnąć, ale gdzie pozwalamy też funkcjonować w ogóle nam, jako osobom społecznie, w naszej rzeczywistości, to są te momenty, które jakby. Rośliny synantropijne te granice bardzo zaburzają. Rosną tam, gdzie właśnie nie ma tej takiej dokładnej kontroli. To są te wszystkie rośliny, które trochę nazywamy chwastami. E, używam tego słowa bardzo świadomie, chociaż oczywiście chwast oznacza, że roślina rośnie w monokulturze. Tak jakby wtedy nazywamy roślinę chwastem, bo istnieje w tym miejscu, gdzie, gdzie nie powinna rosnąć, bo zagraża pe pewnym celom uprawnym właśnie. I zwracam uwagę na te, na te właśnie wszystkie rośliny, które po pierwsze nie mają bardzo konkretnej przydatności społecznej, które nie są wystarczająco estetyczne, żeby być uznawane za ozdoby również, żeby nie spełniać tej, tej, tej funkcji właśnie, e, uporządko tak, też. Tak, mhm. uporządkowanego, e, uporządkowanego tworzenia krajobrazu, miast i w ogóle przestrzeni i tak dalej. E, to są te rośliny, które są bardzo mało, a właśnie atrakcyjne, ale też to są te rośliny, które często mają bardzo skąpe wymogi i nauczyły się żyć w miejscach, które inne rośliny po prostu nie byłyby w stanie. To są rośliny, które w związku z tym są bardzo wytrzymałe, mają bardzo skromne potrzeby, więc można na ich podstawie mówić o, po pierwsze, zastanawiać się na takim, Rozszerzaniem tej troski i yy, gdzieś ta, jakaś ta myśl o takiej trosce rozszerzonej jest dla mnie bardzo ważna, bo ona może nas bardzo konkretnych uczyć rzeczy, nie tylko w kontekście właśnie innych gatunków, ale też w kontekście i tego i tego jednocześnie, naszego gatunku i innych gatunków, o tym, że jak ta troska, jeśli nie będziemy o niej myśleć w sposób właśnie enklawy, wiesz, Puszcza Białowieska albo osoby, które są bardzo podobne do nas, na przykład. Kiedy, ta, kiedy granice tej troski, granice naszego zrozumienia będą się rozszerzać, rozszczelniać, zacierać, jakby coś się wtedy wydarzy, i czy jesteśmy, będziemy w stanie um, rozlewać tą uważność na to, co jest poza, um, no tak, jakby praktykować uważność. Może to jest, może to, jest to takie praktykowanie uważności. To praktykowanie głębokiej uważności, które jakoś też starałam się, jakoś o tym też myślę, jako o praktykach po pierwsze spotkania, a po drugie jakoś robienia sztuki. To też jest coś, co, co może trochę sprawiać, że ten aspekt wymiany i nauki razem z innymi gatunkami i innymi roślinami może nie być taki jednostronny. Też na tym się trochę zastanawiałam cały czas, jak możemy budować proces tej wymiany nauki, żeby to nie było tylko jako że my ludzie uczymy się czegoś od. Co tak naprawdę może się wydarzyć, żeby ten proces cały czas jakby był, wiesz, jakby wymianą, wymianą, tak, w jakiś mhm. sposób wymianą. I myślę, że to jest tak, to są takie małe rzeczy, to nie są to nie są jakieś ogromne odkrywcze idee, nie? ale trochę na przykład zauważyłam to podczas spotkań, które robiłam. Robiłam je w ten sposób, że zawsze na konkretne robiłam tam pięć spotkań, jedna konkretna roślina, która, która rosła tam w okolicy, mogę o tym powiedzieć trochę później, była naszą przewodniczką na spotkanie. I na przykład Belica Pospolita, która była jedną naszą przewodniczką, pisałam taką opowieść o niej, żeby trochę po prostu osób o nim, żeby osoby się mogło o niej dowiedzieć więcej. Ale z drugiej strony, żeby myśleć trochę nie tylko o tym jednym gatunku roślin, to jest trochę trudne do wyobrażenia, jakby tak naprawdę, bo jest abstrakcyjnym pojęciem, nie? Jakby bo nie? bo nie mówimy tylko, wiesz, o jednej polinie, ale mówimy o jednej, wiesz, gatunku. I to trochę sprawia, że ciężko czuć empatię wokół, wo, wo, wokół czegoś tak dość abstrakcyjnego pojęcia. Więc to, co w związku z tym postanowiłam robić, to odnosić się nie tylko do gatunków całych roślin, ale też do egzemplarzy. Brakuje mi słowa, to jest egzemplarz, to jest bardzo takim nieładnym słowem, ale... Jednostki do jednostki. Do jednostki, tak. I tam w tym domu Utopii była też taka sytuacja, że na górze, na dachu rósł taki ogródek. Ogródek, nazywam to ogródkiem kwastowym. To, był, to była taka przestrzeń, która miała chyba 7 centymetrów ziemi, która była przeznaczona na rabatę. Ale nikt tam nic nie zasadził, więc wrosły tam chwasty, tak zwane chwasty. Wrosły tam wszystkie rośliny, które przywioły wiatr z nowej huty w Krakowie. Rozpoznałam je z botaniczką. Okazało się, że rośnie tam 30 gatunków roślin, tylko które były, jakby wydarzyły się absolutnie przypadkiem. I oczywiście była tam sytuacja konfliktowa i część władzy tej instytucji stwierdziła, że jest to tak mało atrakcyjne, że trzeba jakby to zdecydowanie szybko wykarczować i posadzić lawendę, która będzie piękna i będzie pięknie pachnieć. Więc jakby to ten mój gest powołania się na te rośliny, które tam rosną, więc jakby odwołania się do tej konkretnej blicy, która tam rośnie, ale też w ogóle do gatunku bylicy, do myślenia nad tymi wszystkimi właśnie nieatrakcyjnymi, społecznie, wizualnie roślinami. I zwrócenia uwagi na konkretne te rośliny, co się wtedy wydarzy, jeśli my się do nich, też do nich będziemy odwoływać, odwoływać. A jednocześnie oczywiście trochę wtedy to moje działanie jest przydatne dla samej instytuc instytucji, żeby tłumaczyć, co tak naprawdę, po co te rośliny tam rosną, czemu są takie brzydkie, czemu są takie nie takie, jak powinny być. Nie? Um, no też myślę sobie o tych. Kryteriach, które przyjmujemy, że one są bardzo wąskie. To znaczy, właśnie jak słyszę o tym, co mówisz, że przyjmujemy perspektywę po pierwsze bardzo. Rolniczo zorientowaną, że tak powiem, bardzo taką właśnie związaną z produktywnością, nowo nam się to słowo pojawia, czyli trzeba coś koniecznie dać, co będzie dobre dla określonej, tak naprawdę, grupy ludzi, która gdzieś po prostu wymyśliła jakieś reguły, czyli to będzie albo owoc, albo dekoracja, tak naprawdę, czyli. No myślę sobie też o kobietach w tym kontekście, że albo mają ładnie wyglądać, albo dawać dzieci i jakby też w kontekście roślin też mamy te główne dwa oczekiwania, myślę sobie. Tak, dlatego taka myśl o tym, żeby traktować rośliny z szacunkiem, nie ze względu na ich użyteczność społeczną, ale ze względu na nie same jest coś, czym bardzo jest, co jest bardzo mi bliskie. I to też wybrzmiewa to też bardzo ciekawy bo mi to mhm. otworzyło się teraz w głowie. A czy widzisz też właśnie w tym, jak funkcjonują te rośliny, czyli trochę na przekór tych regułom, które my im wymyśliliśmy, czy oczekiwalibyśmy, żeby je spełniały, to czy ich właśnie bycie wśród Innych, powiedzmy, tych gatunków, jest jakoś inspirujące właśnie dla samej konstrukcji budowania jakiejś wspólnoty? Czy one mają jakieś ciekawe relacje między sobą, które, które być może mogłyby być też inspiracją dla nas, jakąś taką ściągą trochę na życie? Czy też coś takiego zauważyłaś? Bo oczywiście te jednostkowe przypadki, które jakby oglądamy, ich, ich zachowanie no jest, Musimy je ująć w jakiś kontekst. I tym kontekstem może być chociaż, nie wiem, roślinne społeczeństwo, tak bym to nazwała. Co tam ciekawego zobaczyłaś i jak, jakie odzwierciedlenie ma to też w Twoich pracach, które możemy zobaczyć w lokalu? Myślę, że taką podstawą podstaw jest to, że, że zaczynamy rozumieć, że jesteśmy ekosystemem, a nie jesteśmy jednostkami. I też do jednego z tekstów, który powstał, Dominika Wasilewska, wspaniała naukowczyni pisarka i osoba, która teraz zakłada wydawnictwo, napisała takie zdanie: Na wygnaniu zaczynam dostrzegać, że jestem ekosystemem. Więc myślę, że tutaj te wątki właśnie patrzenia z perspektywy tego innego, kuirowego, kobiecego podmiotu, które nie jest w centrum które nie ma tych przywilejów, w związku z tym zaczyna dostrzegać, jak to jest, kiedy brakuje nam tych przywilejów i zaczyna dostrzegać, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w pojedynkę, bo po prostu, bo tylko osoby, które są w ścisłym centrum, mogą sobie na to pozwolić. I to jest coś, co ta świadomość ekosystemu wydaje mi się bardzo mm, ale takiego też ekosystemu, który jest ekosystemem właśnie na granicy, na marginesie. Dlatego te jeszcze tym bardziej te rośliny cynantropijne wydawały mi się tak świetne do, do analizy, do skupienia, do zastanawiania się właśnie nad nimi. Nie takiego ekosystemu, który właśnie jest tą idealną enklawą, jak, jak Park Narodowy, nie tylko właśnie. Tego ekosystemu, który rozwala nasze podziały społeczne, jakby absolutnie rozwala. I też się czasami o tych w ten sposób mówi, jako o tym trzecim krajobrazie: nie tych polach monokultury, ale, ale, ale a z drugiej strony nie tych elementach rzeczywistości, które pozwalamy żyć w dzikości. Że to jest ta inna dzikość, ta nowa dzikość, ta dzikość, która się miesza, która, nie, która jest złożona z roślin, które są napływowe. Które są e, tak zwane e, inwazyjne czasami. W sensie, że to nie jest idealna wspólnota. Nie? Jakby na przykład, dlatego jedną z roślin, do której się bardzo mocno odwoływałam, była nawłoć, e, Bo nawłoć jest jedną z właśnie z tych roślin inwazyjnych. To jest roślina, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać o utopijnej bajce, gdzieś sobie tańczymy na polu i trzymamy się za ręce, bo, e, bo jest to. E, Roślina, która wypiera inne rośliny rodzinne. Bo myślę, że to jest taka też roślina, która każda z nas mieszkająca w Polsce potrafi sobie wyobrazić. Ogromne żółte łany, przy, które, które sprawiają, że nic innego nie rośnie. Absolutnie. Roślina, która absolutnie wygrywa bardzo wiele potyczek z innymi roślinami. I kiedy myślimy trochę na przykład, jakby czego możemy się nauczyć od takiej rośliny, albo czy, albo czy już tak naprawdę absolutnie musimy zrezygnować z tej wizji, jakby to jest wspaniałe, naturalne środowisko, które jakby i tylko takie jest ważne, bo, ale jakby jest ich tak mało, że musimy też pracować nad tym, co jest właśnie pomiędzy tymi rzeczami. Um, Dlatego te rozwalające się granice i ten ekosystem na marginesach, ten taki ekosystem na ekosystemy, słabe ekosystemy. Jakieś takie słabe. Um, um, no tak, może to jest też takie dobre słowo na to, słabe ekosystemy, które jednocześnie um, i tak zasługują na um, funkcjonowanie, szacunek i na, i na po prostu głęboką ważność. Jakby też, jakby też, przepraszam, znowu gubię, ale wracając do tego pytania o, o tą naukę. Wydaje mi się, że też bardzo ważną rzeczą, którą może nam umożliwić spojrzenie na bardzo małą jedną roślinę, przykład jedną roślinę jest to, że zaczynamy nie traktować tego wszystkiego, co jest na naokoło nas, obrazu, jaka takiej zielonej masy która nas otacza, to jest abstrakcyjna tak naprawdę. I zaczynamy dostrzegać ją jako, jako żywą, jako, jako żywą, zmieniającą się, jednostkową w jakimś sensie, będącą ciałem zbiorowym, jak na przykład Mech, niesamowicie funkcjonujący, jak, jak właśnie ciało zbiorowe, ale jednocześnie jako składający się z bardzo konkretnych jednostek. To jest, no tak, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo jakichś niesamowicie fa fajnych, ważnych dla mnie rzeczy. Ja też często się w ogóle odnoszę do roślin i bardzo lubię te połączenia pomiędzy feminizmem, femi tym co feministyczne, tym co queerowe i tym co ekologiczne. Bliskie mi są te połączenia i ja też wychowałam się na wsi, więc jakby wiesz, jakby to też jest dla mnie ważne, mój ważny, indywidualny, po prostu jakiś background, z którego pochodzę ale wsi, która była też, wiesz, złożona z, z upraw, nie? Oczywiście. Więc to, była, to jest moja, to jest moje wspomnienie, wspomnienie polskiej wsi, u, uprawy. Dużo dzikości tam nie ma, nie? Tak naprawdę. No to też jest no. ciekawe, jak myślimy o tym rolnictwie. Często się mierze, z tą Głównie w kontekście akurat weganizmu, ale, ale nie tylko, że ta wieś spokojna i wesoła wydaje nam się właśnie rozlana różnymi takimi miejscami, których można spotkać dziko rosnące rośliny, a to nie do końca tak wygląda. Ten obraz wsi od wielu, wielu lat jest bardzo mo takim monolitem, po prostu, w którym widać tylko pola i nic więcej. Hmm. Ale połączenia pomiędzy polami zawsze są fascynujące. No właśnie, fascynujące. i tam zawsze są tak. te malutkie skrawki tak, tak, na tak, marginesach, tak. i tam chyba jest to najciekawsze życie. No właśnie, nie ma mon monokultur hmm. przede wszystkim. Tak, tak. E, tak. Rosną, rosną różne, różne rośliny. To ja bym jeszcze chciała Cię dopytać, właśnie o te, o te połączenia, które mówisz pomiędzy roślinami, feminizmem i queerowością, bo e, i też o procesie, o którym mówisz, w którym cały czas trwasz, bo twoja wystawa też nawiązuje do poprzedniej, ta obecna, czyli do pokrzywnic. Ja mam o pokrzywnicach, chciała cię spytać trochę bardziej, bo dla mnie to jest ciekawe, jako oso dla osoby, która też... Jest ciekawa tego, co z natury pozostaje w języku, a sformułowanie pokrzywnice oznacza coś bardzo konkretnego, kogoś bardzo konkretnego, no i właśnie wzięło się od rośliny, która to jest bardzo ciekawe, bo pokrzywa wydaje mi się tutaj z jednej strony tą rośliną, którą doceniamy za jej właściwości prozdrowotne i tak dalej, a drugie jednak omijamy bo parzy. No i właśnie gdybyś mogła opowiedzieć, w jaki sposób cię tutaj dokąd się w zasadzie pokrzywa i pokrzywnice poniosły i o co w tym wszystkim chodzi, to proszę opowiedz. Tak, pokrzywnice to jest tytuł mojej wcześniejszej wystawy, która tak, tak naprawdę jest jakimś bardzo konkretnym pierwszym, może rozdziałem tego, co teraz jest w Warszawie w lokalu 30. A samo słowo pokrzywnica, pokrzywnice odnosiło się kiedyś do kobiety, która skakała w pokrzywy, tak o tym się mówiło, kobieta, która grzeszy, kobieta, która ma seks pozamałżeński albo ma dzieci z tak zwanego nieślubnego łoża. Czyli jakby kobieta, która jest ladacznicą, kobieta, która nie, nie prowadzi się tak, jak społeczeństwo jej pozwala się prowadzić, jakby wskaku, wska, wyskakuje, ma seks, który nie jest w domu, nie jest w. Hierarchii społecznej, nie jest, nie jest w tych strukturach, które pozwalają jej mieć tą fizyczność, ale u, ucieka gdzieś, żeby mieć tą erotyczność, jednocześnie się tym krzywdząc. Tak, więc jest to jakiś taki aspekt tego, że jakby. Tego jednocześnie bardzo polubiłam to sformułowanie, te pokrzywnice i w ogóle wyobra tego wyobrażanie sobie, ale myślenie w ogóle o tych o, o kobietach, o osobach kobiecych, które prowadzą się nie tak jak trzeba tych kobietach, które nie dostosowują się do y, społecznych oczekiwań, ale też możliwości i norm, które nam to daje. Jestem dla mnie bardzo dużo, dużo myślenia o jakimś takim wyzwalaniu się z opresji, które mamy społecznie jako osoby kujowe, jako kobiety. Pokrzywnice są dla mnie niesamowicie nośną i potencjalną kategorią do myślenia, po pierwsze, właśnie w kategorii powiązań, w kategorii też erotyczności. To też jest bardzo dla mnie ważna jakaś, 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 jakaś myśl o, o sensualności, erotyczności, kobiecości, ale też w ogóle o kurowości, jako tylko nie tej kurowości wobec innych osób, ale w ogóle tej takiej sensualności kurowej wobec świata. To jest na pewno jakaś moja wizja kurowej e wspólnoty, czy kurowych powiązań, takiej uważności, e przyjemności, ale też no tak, przyjemność to też na pewno jest to słowo. Pokrzywnice zastanawiały się właśnie nad, nad tą, y tymi osobami, kobiecami na marginesie społecz społecznym, ale też właśnie nad y tymi osobami kobiecymi, które istnieją w powiązaniu z innymi osobami na marginesie, innymi gatunkami na marginesie. Po raz pierwszy, właśnie podczas tego, tej wystawy, zaczęłam, zaczęłam używać te, jeszcze tych metod pracy z, z drewnem, z intarsją. Ja się wychowałam w pracowni stolarskiej, więc to był, więc to był dla mnie trochę powrót do, do moich korzeni, powiedzmy, moich korzeni z domu, metod pracy z domu. To ja bym się zatrzymała na chwilę przy, przy tych Twoich korzeniach i e, właśnie z jednej strony m, łączysz to doświadczenie m, doświadczania natury, eksploracji, a z drugiej przetwarzania jej właśnie e, w kontekście tych prac, które, e, które bazują na, na drewnie. Jestem ciekawa e, właśnie Twoich. M, przeżyć związanych z, z tym powrotem do, do czegoś, do rzemiosła, którym zajmowali się twoi rodzice. Jak, jak to było w zasadzie podjąć się czegoś, co jednak zawsze było w twoim domu, ale od czego być może jakoś tam odeszłaś, co to, wy, co to wygenerowało? I też jestem ciekawa, bo wspominałaś o tym podczas wernicarzu wystawy, że też w całej tej pracy towarzyszyła ci mama i to Lokalna chyba społeczność, jeśli dobrze pamiętam, więc to znowu pokazuje, że, że praca nad tą wystawą była zdecydowanie grupowa, kolektywna. To czym mogłabyś się z nami podzielić a propos tego powrotu do domu i do drewna? Na pewno ten powrót do domu dla mnie, domu rodzinnego, który jednocześnie był stolarnią, bo to wszystko było w jednym domu i tam, gdzie mieszkałam, i tam, gdzie były realizowane te różne meble, po prostu to była firma, która robiła meble, jest jedną przestrzenią. Na pewno po pierwsze wiąże się z cały czas myśleniem o tych różnych mediach i formatach sztuki, których nauczyłam się też używać na Akademiach Sztuk Pięknych. I wymyślaniem sobie metod, które będą mi bliższe niż te wysokie sposoby tworzenia dzieł artystycznych. Więc na pewno ten powrót do rzemiosła jest dla mnie jakimś już w ogóle kuirowaniem mediów artystycznych i przetwarzaniem ich na, dla siebie na moje własne sposoby, moje własne, moje własne sposoby. Um, bardzo jest dla mnie związane z tym, że od czego chciałabym się coraz bardziej uwalniać, czyli w ogóle trochę od odejściem od cyfrowych mediów. Dla mnie chyba ten um, kwestia coraz większego rozwoju technologii jest właśnie, żeby unikać jej jeszcze bardziej. I bardzo jestem ciekawa, na ile mi się to będzie udawało. To jest super trudne i oczywiście mi się nie udaje ani trochę, ale jakieś takie sposoby tego, żeby jednak żeby nie przetwarzać wszystko przez cyfrowe media, przez. Um, kartele technologiczne, które jakby umożliwiają mi mediowanie wszystkiego, wszystkich moich wypowiedzi, żeby nie wszystko działo się przez kartele technologiczne. Może tak, o, tak, ładnie. Um, ale też myślę, co jest bardzo ważne dla mnie, to jest na pewno um, i w tym nie ma jakiejś bajki, na pewno jest dla mnie po prostu myśleniem o tym, w jaki sposób chciałabym tworzyć, tworzyć. Um, w tym momencie moje wizje rodziny, wspólnot, powiązań pomiędzy osobami, z którymi jest, jestem w relacji, a z, które w moim domu rodzinnym nie były idealne, po prostu, jakby nie były. To były, były bardzo, um, no tak, bardzo skąpane przemocą, bardzo skąpane trudnościami, bardzo skąpane wychowywaniem się jako, wiesz, lesba na wsi w latach 90. i tym wszystkim. Um, um, ja, ten, i stało się niesamowicie regeneratywne w sensie w jakiś sposób też dla mnie, bo to są narzędzia, czyli używanie fornirów, fornirów meblarskich i tworzeniu tych kompozycji z drewna. To jest coś, co znam od mojej matki, od mojego ojca. Mój ojciec też był stolarzem, ale jednocześnie był po prostu alkoholikiem. Więc to nie jest tak, że był wspaniałym stolarzem robiącym jakieś niesamowite działania artystyczne, czy w ogóle po prostu dobre, dobre, dobre rzemiosło. Było tego też trochę, ale to wszystko było, wiesz, w trudzie jakimś robione. I, i, i e, strasznie się tym cieszę, I to, jest, i to jest już dla mnie, to jest takie trochę egoistyczne, ale cieszę się, jak bardzo też mi to pozwala sobie to, te wszystkie trudne rzeczy przetwarzać. I e, ciało jest dość mądre, i zauważam, jakie moje ciało też jest mądre. I jestem jakaś doza ironii, że e, trochę czasami myślę, że jestem trochę jak mój ojciec siedzący samotnie w pracowni. Ale widzę, że mi to absolutnie dużo daje, żeby sobie to wyobrażać jako coś, co jest i regeneratywne dla mnie, ale też może być jakoś regeneratywne dla wspólnoty. A to, o czym powiedziałam, że jest moja matka, absolutnie jestem moja matka. Moja matka też trochę mi przypominała podczas pracy, jak w ogóle formalnie, technologicznie wykonywać te intarsje. Ona po prostu oklejnowa meble, więc jakby trochę robię to oczywiście inaczej. Ale było też jakoś miłe być z nią na telefonie i trochę podpytywać ją o różne rzeczy. Ta firma oczywiście już splajtowała, dawno nie istnieje. Podzieliła los wielu polskich, małych, rodzinnych firm, które plajtowały, kiedy coraz więcej wchodziło eksportowanych różnych rzeczy z Chin i tak dalej, więc absolutnie już dawno, dawno była to absolutnie nierentowna firma, skończyła w długach i tak dalej, i tak dalej, i była to jedną z tych rodzinnych małych firemek. I myślę, że to dla mojej matki też jest dość mocne, że ta jej wiedza, jakiś ogrom wiedzy, którą, którą zdobyła przez swoje życie, nie, nie poszła w próżni, tylko jest trochę kontynuowana, kontynuowana w moich pracach. I to jest fajne, że to się dzieje, jako w jakiś sposób. Ale to też na do pewno dotyka jakichś takich, wiesz, trudnych rzeczy, i to jest dla mnie bardzo ok, żeby też to robić. Nie? Na przykład, właśnie, żeby myśleć, że to ja, ja też to robię w jakimś moim kontekście rodzinnym. Nie, jakby też to myślę, też to robię jakoś, żeby, żeby przetwarzać doświadczenia, które są. Albo doświadczeniami traumatycznymi, albo są stresem mniejszościowym po prostu, które jakby na wiele osób kurowych w tym momencie dotyka, i tak dalej, więc ale bardzo jest dla mnie ważne, żeby te moje prace nie były tylko reprodukcją przemocy. Więc jakby myślę, że to jest coraz bardziej dla mnie ważne, żeby nie było tylko o, żeby nie tylko werbalizowały trudne rzeczy, ale też, żeby próbowały jakoś coś robić z nimi więcej, bo, bo też chcę żeby te moje praktyki były też dla mnie regeneratywne po prostu. Wiem um. ja że obcowanie z tymi pracami to też jest bardzo, dużo, bardzo duża przyjemność i to musimy podkreślić. Bo po prostu piękno relacji, głównie relacji kobiecych, jest jakieś niesamowite bijące z, z tych prac I, i to było coś, co mnie szczególnie wzruszało, poruszało. Też sprawiało, że, że dobrze mi było być z ludźmi, którzy tam są. To, to, jest, to jest coś, co co jest szczególnie cenne w tych pracach, no ale ja też będę tutaj dążyć do jakiegoś takiego właśnie opowiadania o ideach, jak to, jak to mam w zwyczaju, i, i odniosę się do tej idei, która gdzieś tam mi towarzyszy i też jest jakimś takim refrenem powracającym w tym podcaście, czyli ekofeminizm. Dosyć taka idea, która wydaje się bardzo określona, a jednocześnie nie bardzo otwierająca. Ja się zastanawiam, jak ty ją sobie definiujesz, przepracowujesz, czy ona w jakiś sposób też może określić twoją twórczość i, i, i to, co robisz, jak w zasadzie go rozumiesz, a może w ogóle nie jest kategorią, do której się odnosisz. Myślę sobie o tym dlatego, że jednak hmm, wydaje mi się, że po pierwsze to hasło jakoś zyskuje na znaczeniu w dobie jednak kryzysów na planecie, które mamy, a z drugiej też bardzo podkreśla te połączenia kobiety z naturą, choć jednocześnie tu jest pewna pułapka i o niej powiemy zaraz. A, a jestem ciekawa, jakie jest Twoje w ogóle podejście do tego nurtu, w zasadzie ruchu, trochę, trochę nie wiem, jak o nim powiedzieć, do idei może tak. Ja się bardzo cieszę, że, że te, to wyrażenie wraca, ale wraca inaczej niż kiedyś było. I więc cieszy mnie to, że wraca właśnie w taki sposób, który jest coraz mniej uniwersalizujący, coraz mniej taki właśnie binarnie esencjonalizujący płci i to mnie absolutnie nie interesuje w tym wyrażeniu, ale jestem zachwycona, że możemy go używać i możemy go używać już właśnie nie w ten sposób, albo że możemy pracować nad nim, żeby nie było właśnie takie. I uważam, że jakby w tym kontekście jakby dodawanie, dodanie w jakiś sposób tego myślenia o queerowym feminizmie i ekologii, jakby spra może sprawić, że e, unikniemy tej takiej właśnie cholernej binar binarności. E, nauka, e, e, nauka, kultura, natura, społeczeństwo mężczyzna, kobieta i te wszystkie inne, duchowość coś tam. E, I e, ta binarność nie jest dla mnie interesująca, ale na pewno interesujące jest dla mnie właśnie myślenie o powiązaniach. Więc dla mnie, wiesz, feminizm intersekcjonalny, myślenie właśnie w kategorii połączeń i bardzo myślenie w kategorii nieskupienia cis-męskości, bo jakby dla mnie sama kategoria cis kobiecości nie jest wystarczająca ani trochę. Ale absolutnie, jakby w moich pracach, w moich praktykach i w mojej codzienności, nie chcę się skupić na tym, co jest cis-męskie. Jest bardzo wiele rzeczy, które są na, jakby w spektrum tego, co nie jest takie. Jakby tu Uważam, tu już naprawdę było dużo widoczności społecznej i kulturowej na to, co cis Możemy zajmować się innymi rzeczami i to nie będzie oznaczało, że zajmujemy się ciskowej kobiecością naprawdę. Um, więc tak, więc dla mnie ekofemizm może oznaczać myślenie w kategorii powiązań. I na pewno um, połączeń pomiędzy ruchami, różnymi, spo, różnymi społecznymi ruchami, myśleniu o siebie jako o sobie, jako części ekosystemu, um, um, bar, bardzo wiele fajnych rzeczy w tym sobie znajduję, ale rzeczywiście jakby um, sama bym tego jakby nie, nie, nie użyła, że moja, że moja sztuka jest ekofeministyczna, bo uważam, że jakby to potrzebuje jeszcze przedefiniowania. Cały czas to wyrażenie, że potrzebujemy jeszcze do, do, do tak, doszczegółowić, może, tak, doszczegóławiać Czyli queerowy ekofeminizm jest takim, powiedzmy, wstępem, ale warto by było może wymyślić trochę krótszą nazwę, żeby te wszystkie kategorie połączyć, tak sobie myślę. I też, żeby też bardzo się nie przywiązywać do, do kategorii per se. No bo właśnie te, tą pułapką, o której już w zasadzie ją pokazałaś, to jest to przeciwstawianie różnych rzeczy sobie i w tym wypadku właśnie kultury naturze, a a kobietę stawiano przecież przez wiele wieków jako to połączenie, które ma istnieć pomiędzy światem kultury i nauki a światem przyrody. Zresztą też przyroda z kobietą często jest utożsamiana, i to nie jest bynajmniej komplement, bo, bo ta natura jest plądrowana, jest po prostu na wiele sposobów poddawana opresji, dominacji i niestety ta. Opresja i dominacja to są głównie e, męskie opresje i dominacje. I tak sobie myślę, że kiedy myślimy o ekofeminizmie, często mówimy o tak zwanym powrocie do natury. A ja bym sobie pomyślała, że chyba musimy nie tyle wracać, to po prostu wymyślić jakiś inny sposób na to, żeby z nią być, że to nie, nie chodzi o powroty i odtwarzanie jakichś światów czy nie wiem czy zmierzanie do tego co było kiedyś i tak dalej bo to jest chyba też taka pułapka tak jak w myśleniu o tej wsi która kiedyś była jakaś i teraz być może myśląc o tym nie wiem rolnictwie ekologicznym myślimy o tym że powrócimy do jakichś metod nie wiem sprzed iluś tam lat i wtedy będzie dobrze no to jest jakieś takie jakaś taka konserwatywna pułapka i bardzo zmitologizowana. Jak Ty to czujesz właśnie, myśląc sobie o tej teraźniejszości i przyszłości być może też w tych kontekstach, o, o których tutaj rozmawiamy i w jakim stopniu też to, co pokazujesz na wystawie, no, realizuje właśnie te, to osadzenie się w teraźniejszości i, i myślenie o, o tym, co może być przed nami? Czy czas w ogóle jest jakąś tutaj też kategorią ważną, tak sobie teraz myślę? Czas. Uh -huh. Dzięki za to pytanie. Myślę, że ja absolutnie łączę różne wątki. Jestem pewna część chaosu. Ja często się odnoszę do przeszłości i tego, co było. Te rzemieślnicze, na przykład rzemieślniczy sposób pracy też są jakby konkretną wiedzą z, z, z lat tak zwanych dawnych. Gdzieś w tych wątkach na wystawie na przykład znajdzie się książka na Jagody Marii Kodopnickiej, którą bardzo lubię. To jest moja książka dzieciństwa. Więc tam są na pewno wątki po pierwsze jakiegoś jakiejś wizji rzeczywistości, tych queerowej historii. Ale może, może, możemy sobie to wyobrażać właśnie jako, taki, jako taką nową dzikość. Połączenie, tę nową dzikość, to właśnie ten trzeci obraz, te rośliny centropijne, połączenie różnych wątków, które, które nie będzie już powrotem, nie będzie powrotem do natury, ale właśnie. Funkcjonowaniem w tej rzeczywistości, jaka jest tu i teraz. Rzeczywistości ograni ograniczeń, niemożliwości robienia trochę też tej rzeczywistości, która sprawia, że ta iluzja wiecznego rozwoju zniknęła. Więc, jakby myślenie trochę o konieczności skromności jakiejś, nie? Ograniczenia potrzeb, um, ale takiej nieskromności rozumianej chrześcijańsko, tylko właśnie takiego myślenia o. Um, no tak, myślenia o niepotrzebie posiadania, o niepotrzebie posiadania, ale bardziej o um, um, bycia z, nie? Jako bycia współbyciazy, współbycia z, niż, niż, um, niż jakieś właśnie hierarchii, co jest moje, co jest twoje. Ja na pewno mam, um, ciężko mi jest jakby posługiwać się też tą utopią, bo po prostu na wsi mieszkałam, więc jakby absolutnie nie jest dla mnie utopijna wieś polska, a w tym zdecydowanie nie. Ja bym absolutnie nie chciała się na przykład wyprowadzić na wieś. Nie mam takiej wizji w głowie, szczególnie jako osoba queerowa, Pamiętam, jak to jest być jedyną lesbą na wsi. Pamiętam, jakie to jest uczucie być jedyną osobą, absolutną dziwaczką. I przestrzenie miejskie, przestrzenie współczesne dają mi cholernie ważne rzeczy, które myś, właśnie które oznacza bycie częścią. Na przykład ruchu feministyczno-kurowego i z siebie nawzajem, absolutnie dużo czerpię i uczę się od moich koleżanek cały czas, ludzkich koleżanek także. I uwielbiam te nauki, które mi dają. Więc, więc, no, więc nie, powrót do natury zdecydowanie nie, ale taka głęboka uważność tu i teraz, tak. Hmm. Myślę, że to pięknie podsumowuje naszą rozmowę. A ja przypomnę tylko, że cały czas tu i teraz możecie obejrzeć wystawę Diany w lokalu 30 w Warszawie. Wystawa kończy się w marcu. Przypomnisz kiedy dokładnie? Kończy się 8 marca. Będzie na pewno też jakiś finisarz, zrobimy jakieś wydarzenie, można, też będziemy na pewno robić jeszcze jakieś wydarzenia towarzyszące. Na pewno chciałabym, żeby odbyła się właśnie taka rozmowa o kurowej ekologii. Nie znam jeszcze daty, ale można śledzić moje media społecznościowe Liliana Zejc albo po prostu strony lokalu 30, tam się będą pojawiały informacje o datach, spotkaniach i zaproszenia na różne wydarzenia. To ja się dołączam do tej zachęty śledzenia. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dużo mi odpierała rzeczy w głowie i mam nadzieję, że naszym słuchaczkom również dzięki. Dzięki bardzo, dzięki bardzo, cześć.